tysiące koderek i koderów, z którymi już od półtora roku budujemy kod. Oczekuję, żebyśmy tę pracę prowadzili dalej, oczekują ode mnie, domagają się, żebym wziął odpowiedzialność za te nasze działania. No jest tak, oczywiście, że tak, kandyduję na przewodniczącego Komitetu Obrony Demokracji. Kandyduję, bo uważam, że Polska potrzebuje silnego kodu i uważam, że mam dobry program. Dobry program dla Polski i dobry program dla kodu. Jak Kasia wspomniała, Polska w przyszłości to państwo społeczne, to jest tytuł tego programu. Myślę, że musimy odejść od tego, co przez wiele lat było u nas dominującą linią podziału: Polska socjalna, solidarna czy Polska liberalna. To nie jest prawdziwy podział. To jest podział, który fałszuje rzeczywistość. Ja bym chciał, żeby Polska była państwem społecznym. Państwem, w którym obywatele się angażują, w którym angażujemy się w lokalnych społecznościach, w społecznościach różnych zbudowanych wokół różnych kryteriów, czy zawodowych, czy jakichkolwiek innych, tak żebyśmy budowali swoje otoczenie, mając istotny wpływ na to, co się wokół nas dzieje. Takie państwo społeczne musi być oparte o pewne podstawowe wartości. To nie może być walka interesów, ale wspólnota wartości. Takie podstawowe cztery wartości, które powinny budować, konstytuować Polskę społeczną, to jest po pierwsze afirmacja różnorodności. Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek jest inny i ta różnorodność buduje naszą siłę. Musimy odejść od pomysłu na tolerancję, że będziemy tolerować tych innych, ale tak naprawdę my jesteśmy prawdziwi i dobrzy. Każdy jest inny i dopiero jeżeli każdy może coś innego wnieść do wspólnej przestrzeni, to wtedy mamy prawdziwą wartość stworzoną. Kolejna wartość to solidarność. Solidarność, która musi zastąpić walkę interesów. Solidarność, czyli oczywiście myślimy o sobie, myślimy o swoich potrzebach, w których walczymy czasami o interesy, ale walczymy o nie właśnie solidarnie, myśląc też o innych, o tych, na których nasza walka ma wpływ. To nie może być taka walka interesów jak w wieku XVIII czy XIX twardy kapitalizm, to musi być bardzo duża odpowiedzialność społeczna. Za tym idzie oczywiście liberalizm społeczny, czyli znowu pełna wolność tak daleko, jak daleko nie wkracza w obszar innych ludzi, tak daleko, jak nie ogranicza innych, zarówno w obszarze takim właśnie społecznym, ale też w obszarze ekonomicznym. Tutaj musimy pamiętać, wymiar społeczny liberalnego podejścia do gospodarki jest niezwykle istotny. I kolejna wartość, która jest niezwykle ważna, uważam, dla Polski społecznej, to patriotyzm. Patriotyzm jako zaprzeczenie nacjonalizmu. To, co ostatnio zresztą biskupi w swoim komunikacie jasno sformułowali, patriotyzm jako wspólnota losu, wspólnota życia, przeżywania, a nie nacjonalizm zajmujący się wykluczaniem innych z życia. Oczywiście to jest taka wizja daleka. W tej chwili mamy sytuację bardzo konkretną. Jesteśmy w sytuacji, kiedy codziennie prawie odbiera nam się kolejne elementy naszego ustroju demokratycznego, naszego państwa, nasze swobody i wolności obywatelskie. W tej chwili podstawowa sprawa to przywrócić zasady i zrekultywować boisko. Boisko, na którym się prowadzi normalna, demokratyczna gra. Dzisiaj to boisko wygląda jak po artyleryjskim przygotowaniu. Jest poryte wybuchami granatów, moździerzy. Niestety partia rządząca niszczy wszystko, wprowadzając swoje rewolucyjne pomysły. Jak wiadomo, rewolucja to niszczenie instytucji państwa. To właśnie robi partia rządząca. Od czego zacząć? Proszę Państwa, są trzy bardzo poważne obawy i trzeba się nad nimi zastanowić. Po pierwsze, to o co to już było pytanie, siły prodemokratyczne spierają się, dyskutują w tej chwili nad różnicami, szukają jak się odróżnić od innych. W ten sposób nie wygramy, w ten sposób nie odzyskamy Polski, w ten sposób nie odtworzymy demokracji. Na dzisiaj trzeba połączyć wysiłki, bo właśnie te drużyny, które z czasem na tym boisku będą grały, najpierw muszą to boisko doprowadzić do sytuacji, żeby gra była w ogóle możliwa. Więc po pierwsze musimy nauczyć się współpracować pomiędzy różnymi siłami, wiedząc, że mamy różne pomysły na rozwiązania. Mamy różne idee docelowe, ale jeżeli nie zaczniemy o nich rozmawiać, to żadna z nich nie zostanie zrealizowana. Druga obawa jest taka, że jeżeli
nawet jakaś siła polityczna wygra najbliższe wybory, oczywiście mówimy cały czas o demokratycznych rozwiązaniach pokojowych, jeżeli ktoś inny niż partia obecnie rządząca wygra wybory, może mieć pokusę przywrócenia tego, co już było. No wróćmy, cofnijmy się, 5 lat, 7 lat, przywróćmy to, co było. No niestety, to, co było wtedy, doprowadziło nas do tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj. Nie da się wrócić, nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. Musimy zbudować nowe relacje społeczne, nowe fundamenty państwa społecznego właśnie. Więc nie można wpadać w taką pokusę. Wystarczy cofnąć się o 2 lata i będzie wszystko dobrze. I trzecia pokusa oczywiście, chyba najbardziej taka kojarząca nam się ze światem polityki jest taka, jeżeli ktoś przyjdzie w miejsce obecnej partii rządzącej, może powiedzieć, jak tu wygodnie urządziliście. To wszystko tak fajnie działa, nie trzeba się nikogo pytać o zdanie, nikt nas nie kontroluje, nie mamy trybunału, nie mamy sądownictwa, nie mamy trójpodziału władzy, możemy robić co chcemy. To jest niezwykle poważna pokusa, bo nawet jeżeli w takim trybie będzie się wdrażać dobre pomysły, to one zawsze będą obciążone bardzo poważnym grzechem pierworodnym i zapewne spowodują kłopoty. Co jest w tej chwili, jakie są sprawy najważniejsze? Oczywiście ta dewastacja instytucji postępuje bardzo szybko. Wszyscy zapominamy po trochu o tym, co się działo rok temu, bo mamy kolejne tematy. Ale trzeba przypomnieć, została zniszczona służba cywilna, została zniszczona prokuratura, został zniszczony Trybunał Konstytucyjny, media publiczne przestały być tak naprawdę mediami, zostało zniszczone wojsko, została zniszczona polityka zagraniczna, tak moglibyśmy wymieniać długo i długo, a w tej chwili trwają prace nad zniszczeniem kolejnych obszarów, edukacji, sądownictwa powszechnego, środowiska naturalnego, samorządności. Proszę Państwa, naprawdę państwo polskie jest w poważnym problemie, podlega systematycznej dewastacji. To są te tematy, którymi trzeba się będzie zająć bardzo szybko. Bardzo szybko trzeba myśleć na tym, jak będziemy w stanie odtworzyć jakieś istnienie w tych obszarach. Ale jest jeszcze jedno bardzo ważne uwarunkowanie. Dzisiaj około 20% społeczeństwa popiera ten program destrukcji Polski. Jeżeli odzyskamy w jakiś sposób władzę, odzyskamy wpływ na państwo nasze, wpływ na legislację, na relacje międzyludzkie w Polsce, to musimy pamiętać, żeby te 20% nie zostało wykluczonych. Bo jeżeli będziemy próbowali wykluczyć tych ludzi, to automatycznie budujemy kolejną linię podziału. Nie zbudujemy wspólnoty społecznej, zbudujemy po prostu, kto inny będzie tym razem na górze. Musimy bardzo dobrze pamiętać, wszyscy muszą się czuć zaproszeni. Nie tylko nominalnie. Każdy musi czuć, że jest ważny i że będzie chętnie przyjęty w tej wspólnocie, którą będziemy budować. Proszę Państwa, dlaczego tyle o Polsce? Dlatego, że racją istnienia kodu jest to, co zrobi dla Polski. Wszelkie dyskusje na temat tego, jaki kod będzie w środku, czym się będzie zajmował, czy będziemy się kłócić tak, czy będziemy się tak organizować, jak się będziemy dzielić pieniędzmi, czy kto komu będzie płacił, albo kto kim będzie rządził, nie mają żadnego sensu, jeżeli nie będziemy się zajmowali pracą dla Polski. Więc to, jaka ma być Polska, determinuje, jaki ma być kod, w jaki sposób możemy tę Polskę uczynić Polską naszych marzeń. Oczywiście, jeżeli państwo społeczne, to i kod musi być jak najbardziej społeczny. To musi być ruch oddolny, wspierający wszelkie inicjatywy właśnie oddolne, budujący kreatywność wśród swoich członków, angażujący lokalne społeczności, angażujący członków kodu do działania tych lokalnych społeczności. Mamy dwa poważne problemy w tej chwili, które są problemami być może cywilizacyjnymi, ale z nimi też musimy sobie poradzić i myślę, że tutaj kod może odegrać ważną rolę. Po pierwsze to jest obiektywizm, po drugie rzetelność. Nie mamy dobrych informacji, mamy bardzo często informacje powierzchowne, informacje często z dziedziny bardziej postprawdy niż prawdy. I dlatego jednym z ważnych elementów kodu powinno być tworzenie instytucji, które będą wspierały społeczeństwo obywatelskie. Takie instytucje są po pierwsze instytucje naukowe bądź paranaukowe, typu think tanki, po drugie oczywiście media, które będą rzetelnie dostarczać informacje, które będą w stanie sprawdzać, weryfikować te informacje i w taki pewien sposób gwarantować wiarygodność przekazu. W przypadku takich instytucji kod powinien być zdecydowanie inkubatorem, miejscem, gdzie takie instytucje mogą powstać, ale później powinno się być niezależne, powinny wychodzić, jakby będąc wypychane nieco na zewnątrz. Struktury powinny być oczywiście
trójpoziomowe, bo przy tak dużej organizacji nie da się tej struktury spłaszczyć. Natomiast ja widzę to w ten sposób, że mamy grupy podstawowe, które niekoniecznie są związane z podziałem geograficznym. Mogą być związane z podziałem tematycznym, na przykład grupy zajmujące się edukacją w całym kraju, grupy zajmujące się środowiskiem naturalnym, grupy zajmujące się sprawami gospodarczymi być może, bo ktoś może się też takimi tematami. Więc można łączyć się wokół różnych tematów. Te grupy podstawowe powinny mieć wolność łączenia się w struktury wyższego rzędu. No bo jeżeli mamy w całej Polsce na przykład grupy edukacyjne, to nie ma powodu, żeby one podlegały pod jakieś regiony. Lepiej, żeby stworzyły swoją własną poziomą strukturę grup edukacyjnych. No i oczywiście jakaś centrala, która musi mieć absolutnie usługową rolę wobec wszelkich struktur i wszelkich działań. To w ogóle trzeba przyjąć takie założenie, że wszelkie tak zwane gremia wybieralne, czy grona, czy ciała wybieralne muszą mieć funkcję wyłącznie służebną, oczywiście wspierającą, oczywiście wspartą kompetencjami odpowiednimi, ale służebną wobec tych działań, które są wypracowane na dole. Czego nam potrzeba? Oczywiście po pierwsze trzeba wybrać do władz KOD-u osoby, które będą w stanie wspierać taką działalność. Trzeba wybrać osoby otwarte, osoby kreatywne, osoby, które będą gotowe wziąć odpowiedzialność, ale jednocześnie wypełniać właśnie tę służebną rolę, słuchając, angażując się, wspierając oddolne inicjatywy i projekty. Oczywiście trzeba zmienić statut. Wszyscy wiemy dzisiaj, chyba cała Polska wie, że statut w KOD-zie jest niedobry i bardzo mocno ogranicza działania, ale to już jest kolejny etap. No i ostatnia rzecz, trzeba kontynuować to, co robiliśmy do tej pory, pracę organiczną podstaw. Tę, która jest być może trochę mniej widziana w mediach, ale za to jest bardzo dobrze widziana, kiedy się podróżuje po Polsce, kiedy się spotyka z koderkami, koderami na spotkaniach, gdzie widać, że ta energia, ten zapał, takie pobudzenie intelektualne bardzo mocno się rosną i z całą pewnością jak przemiany społeczne za tym pójdą. Właśnie ta Polska społeczna to Polska, w której my wszyscy będziemy decydowali o tym, co robimy i jak żyjemy. To Polska, która przyjmuje gości każdego, który chce się z tą Polską związać. Polska otwarta, Polska życzliwa, Polska różnorodna, Polska patriotyczna, ale nie zamknięta, nie odcinająca się, nie budująca niczego na klaustrofobii, lęku i strachu. To chyba tyle na temat programu, ale ponieważ już były pytania wcześniej, rozumiem, że to było też w zapowiedzi, czuję się w obowiązku od razu odpowiedzieć. Muszę jednak sprostować nieco pytanie. Pani pytała, dlaczego powiedziałem, że będę niemiły. Otóż nie powiedziałem, że będę niemiły. Powiedziałem, że przestałem być miły. To znaczy, będę nie tylko miły, będę również zdecydowany, konkretny, stanowczy i merytoryczny. I z całą pewnością nie będę unikał odpowiedzi na trudne pytania, tak żebyśmy całym ruchem, całą organizacją i całym społecznym organizmem, jakim jest ruch społeczny, mogli bardziej zdecydowanie iść do przodu. A to zdecydowanie jest coraz bardziej potrzebne, bo mieliśmy wczoraj przykład coraz bardziej, znaczy większych, czy bardziej restrykcyjnych działań władz. Wszyscy Państwo wiecie zapewne, co się wydarzyło wczoraj pod Pałacem Prezydenckim. Policja wyciągała ludzi z tłumu, legitymowała, zamykała w pojazdach swoich. Jakby to było dosyć mocno przypominające, na szczęście jeszcze delikatnie, ale jednak już przypominające czasy, lata 80. w Polsce, kiedy policja była wrogiem obywateli. I oczywiście milicja wtedy. Oczywiście ja nie chcę oskarżać na tym etapie policji. Policjanci zachowali się niezwykle kulturalnie, niezwykle porządnie, uczciwie i nie doszło do żadnej przemocy fizycznej, nie doszło do żadnych nadmiernych nadużycia środków przymusu, ale ktoś tej policji kazał się w ten sposób zachowywać. Wcześniej tak się nie zdarzało. Na poprzednich uroczystościach pod Pałacem Prezydenckim nie dochodziło do takich zdarzeń. Teraz dochodziło, mamy pewną zmianę sytuacji i trzeba być czujnym, trzeba być zdecydowanym, jakby stojąc po stronie wartości, pamiętając o tym, że jesteśmy pokojowi, że walczymy wyłącznie metodami demokratycznymi, jednak być bardzo zdecydowanym i konkretnym.